Czy to dzik? Dzik! 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 To powiem wam dzisiaj o zmianach na kanale, które mogliście już zauważyć. Postaram się wrzucać filmy przynajmniej raz w tygodniu. No ale wiecie, to jest tak, że z czasem nie zawsze wszystko wychodzi. W kwietniu mam egzamin gimnazjalny i po tym egzaminie już będzie więcej luzu. Czy to dzik? Dzik! 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 Nie goni! Dzik! Dzik! Nie goni! Chodź! Dobra. Zagrożenie się trochę oddaliło. Wszedłem gdzieś w głąb lasu. W sumie to nie wiem, gdzie jestem, ale mniejsza z tym. Chyba zgubiłem kartkę. A na niej napisane były zmiany na kanale. Mam ją. Zapewne nie lubicie serii czwartek, bo w ogóle nie oglądacie. Dlatego mam dla was bardzo dobrą wiadomość. No, ta wiadomość jest taka, że już nie będzie tych filmów na tym kanale, ale w zamian za to będą różne takie vlogi. W terenie ciekawsze, coś w stylu skakanie na biegówkach, chociaż skakanie na biegówkach to był taki, żeby sprawdzić nowy sprzęt. Stara leśna legenda brzmi, jeżeli znajdziesz takie drzewo, możesz usłyszeć, co w nim gra. No to dobra, znalazłem takie drzewo, które składa się może z kilkunastu takich małych drzewek, no gałązek. I zaraz zobaczymy, czy to prawda, że coś w nim można usłyszeć. Słychać coś. Mit potwierdzony. Teraz jak patrzę na drzewa, to mi się kojarzy z taką czytanką, którą czytaliśmy kiedyś w podstawówce na języku polskim i to było o tym, jak jakaś dziewczynka była dendrofilką i przytulała się do drzew, które miały drzwiami i tak dalej. I to było chore, bardzo. No i najdziwniejsza czytanka, jaką w podstawówce była, to była. No tak. A w sumie bardzo teraz czuć wiosnę, chociaż tego nie widać. Czy to jest trop? A, pójdziemy za nim. Dobra, w sumie wolałbym nie iść. W sumie nie chciałbym, żeby zaatakował mnie dzik. Bolesne musiałoby być. Na przykład jak właśnie to, co teraz będziecie mieli na ekranie. Seria katastrofy jest bardzo najbardziej lubianą przez was serią. Katastrofy będą no, raz na dwa tygodnie. Potem mogę zrobić częściej takie maratoniki. Lotnicy tego serialu jeszcze nie skończyłem, dopiero zaczynam. Będę się pojawiał, chciałem raz na miesiąc, ale to chyba wyjdzie raz na dwa miesiące. Pierwszy odcinek będzie w lutym. Myślę, że tak. A drugi w kwietniu może. To będzie 5 odcinków, dokładnie. Na koniec chciałbym powiedzieć, że zmienił się trochę format, no nie trochę, tylko bardzo format vlogu. Nie będę już siedział przy biurku i mówił cały czas, jak w czwartkach, tylko będę gdzieś chodził. W jakichś ciekawych miejscach. Jeszcze zapraszam was na moją stronkę na Facebooku, na której możecie się dowiedzieć dużo bardzo o życiu kanału, na przykład tego, dlaczego nie ma odcinka, albo kiedy będzie, albo o czym katastrofa. Zapraszam. I do widzenia. Cześć.